Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagra dziś? Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc des Princes. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę rozegra się tu walka o punkty we francuskiej Ligue 1. PSG zmierzy się z Troyes. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Zabrakło teraz Mbappé precyzji. Rywale przy piłce. To Messiego. Teraz Idrissa Gueye. I Messi! I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestali. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu, Jacku, to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy w ich poczynania wkradnie się rozprężenie. Dla nich to już raczej bez większego znaczenia. Zdecydowanie, ale czysto. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Nie poradzili sobie teraz z wyprowadzeniem piłki. Takie postraszenie rywala ma sens. Nicolò Barella. Barella. I oto z piłką Leo Messi. Mbappé teraz przy piłce. Uwaga, piłka za plecy obrońców. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią jednak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. 2-0. Gramy dalej. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Nie, błąd. Mbappé. Kylian Mbappé. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Leo Messi. Hakimi. Na boku dużo przestrzeni. Paryżanie mogą to wykorzystać. To Messiego.
Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. Dobrze obroniony strzał. Leo Messi z rzutu rożnego. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Sergio Ramos z piłką. Nierozważne zagranie. Strata. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Jest strzał z wolnego, ale bramkarz pewnie chwyta piłkę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Obroń bez problemu trzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę... Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie, a ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz, dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Green. Bardzo dobra interwencja. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na Parc des Princes po przerwie. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nicolò Barella. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Barella. Zapraszamy też do obejrzenia zbliżającego się ciekawego spotkania Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Montpellier. Obie drużyny. Messi! No i gol, proszę Państwa! Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą 3 bramek. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. I mamy nowego gracza PSG na boisku. A więc mamy 3-0. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Gay. Neymar. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb.
Nic z tego nie będzie. Tak się powinno stopować ataki rywala. I oto z piłką Neymar. Wijnaldum. Okazja przed nim teraz. No cóż, chciał się tu popisać ładnym, plasowanym uderzeniem. A wyszło jak wyszło. Tak, Tomku, pomysł nie był chyba zły, no ale wykonanie fatalne, zwłaszcza z takiej odległości. Paryżanie oddają piłkę rywalom. I już skupia. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do 4 goli. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. I po tej bramce jest 4-0. Ależ doskonała sytuacja. Świetnie teraz bramkarz, że też nie strzelili. Głęboko w pole karne zagrywa. No, próba, ale pomijmy ją milczeniem. Główka nad poprzeczką. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wkrótce naprawdę dobry mecz. Zapraszamy przed ekrany. Niebawem prawdziwa piłkarska uczta. Trenerzy jednej i drugiej drużyny mają w swoich rękawach po kilka asów, więc jak zaczną nimi sypać na lewo i prawo, to obejrzymy wspaniałe widowisko. A teraz znakomite dogranie. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Ależ szkoda, tym razem szczęście sprzyjało bramkarzowi, a nie strzelcowi. Wrócimy do tego później, jest akcja. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Z Rożnego w okolice jedenastki. Nie tym razem, rywale neutralizują zagrożenie z Rożnego. Ander Herrera z piłką. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę, rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja.
I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Gini Wijnaldum przejmuje teraz piłkę. Ander Herrera. Ramos. Dobrze to teraz wygląda. Tiki-taka. Szukają luki w szeregach rywali. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Czy trafi do siatki? Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain. To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Czekali, czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Przy takich celnych, nisko lecących uderzeniach bramkarz jest bardzo często po prostu bezradny. A więc pogrom 6-0. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Paris Saint-Germain zacznie z autu. Gini Wijnaldum. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.